Łukasza 23:11. Przeczytam ten wiersz. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Czy to mogła być szata Pana Jezusa, o którą później rzucano losy pod krzyżem, zgodnie z proroczą zapowiedzią? Co oznacza, że jego suknia była od góry do dołu cała tkana, a nie szyta? Czy można to połączyć z drugą Mojżeszową 28 rozdział, gdzie jest mowa o tkaniu w przypadku obwódki, płaszcza i tuniki arcykapłana? Die Stelle aus Lukas 23 macht ja deutlich. Miejsce z Łukasza 23 nam pokazuje. Es war keine Anerkennung von Seiten Herodes, dass er ein glänzendes Gewand, dem er Jesus anziehen ließ. To nie było uznaniem ze strony Heroda, że dał czy kazał ubrać Pana Jezusa w tą wspaniałą szatę. Sondern es war beißender Spott. Ale to była kąśliwa złość. Er hatte den Herrn Jesus, drwina. Er hatte den Herrn Jesus geringschätzig behandeln und verspotten lassen. On tutaj sponiewierał Pana Jezusa i go wydrwił. Wenn wir dann zu der Frage kommen, ob das das Gewand sein könnte, über das das Los geworfen ist, gemäß der prophetischen Aussage. Jeśli teraz przejdziemy do tego pytania, czy to mogła być właśnie ta szata, którą z powodu której rzucano losy zgodnie z tym proroctwem ze Starego Testamentu. Dann ist das eine Aussage aus Psalm 22. To jest to wypowiedzią z Psalmu 22. Dort sagt der Psalmist, über mein Gewand werfen Sie das los. Tam psalmista mówi, że rzucają losy o moją szatę. Und diese prophetische Aussage hat sich auf Golgatha erfüllt. I to prorocze słowo spełniło się na Golgocie. Und dazu lesen wir Johannes 19, Vers 23 und 24. Do tego czytamy Jana 19, wiersz 23 i 24. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szatę Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czy ja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Eine kurze Bemerkung zum Hintergrund. Krótki komentarz do tła, na którym to się wydarzyło. Da lebt der Heiland noch. W tym momencie jeszcze żyje Zbawiciel. In furchtbarer Qual. Będąc w okrutnych cierpieniach. Und er muss zusehen. I musi przyglądać się temu. Wie man während er noch lebt. Jak się podczas gdy on jeszcze żyje. Seine Kleider verteilt. Rozdziela jego szaty. Was heißt das? Co to znaczy? Das ist die Botschaft. Du brauchst nie mehr Kleider. To ten czyn zawiera poselstwo. Ty już nigdy nie potrzebujesz ubrań. Du wirst bald sterben. Ty wkrótce umrzesz. Du brauchst keine Kleider mehr. Nie potrzebujesz już żadnego ubrania. Können Sie jetzt schon verteilen. Możemy już teraz je rozdać. Dann haben wir aber in Vers 24 gelesen von dem Untergewand. Ale czytaliśmy o tej szacie zwierzchniej. Das ja auch in der Jak tam jest w polskim? O jego, o tej sukni, tak. Das ja auch in der zweiten Frage erwähnt wird. Co jest też wymienione w drugim pytaniu. Das Untergewand ist das Kleidungsstück, das der Jude, ich denke man kann sagen, auf der Haut trug. Ta suknia, to umiejętnie gesagt, bielizna, coś takiego. Und darüber trug er ein Oberkleid. I na tej bieliznie on nosił szatę zwierzchnią. Oder ein Obergewand. Das hat der Jesus im Übrigen abgelegt, als er die Füße der Jünger wusch. Albo płaszcz taki zewnętrzny, on, Pan Jezus na przykład go zdjął, gdy umył uczniom stopy. Aber hier geht es um das Untergewand. Ale tu jest mowa o tej sukni. Czy und das Untergewand hat zwei Merkmale. I ta suknia ma dwie cechy. Es war erstens ohne Naht. Pierwsza, ona była bez szwów. Und es war von oben an durchgehend bewegt. I była z góry aż do końca tkana.
Das Untergewand spricht von der vollkommenen Menschheit des Herrn Jesus. Ta suknia mówi o doskonałej ludzkości Pana Jezusa. Und zwar unter człowieczeństwo Pana Jezusa. Und zwar unter dem Aspekt, a mianowicie pod kątem, dass er derjenige ist, der aus dem Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Że on jest tym, który właśnie z nieba zstąpił na ziemię. In 1. Korinther 15 wird der Herr Jesus der Himmlische genannt. W 1. Koryntian 15 Pan Jezus jest nazwany tym niebiańskim albo niebieskim. Also von oben an zeigt uns, er ist wahrer Mensch gekommen gewesen und hier auf diese Erde gekommen. To znaczy z góry tkana, że on był prawdziwym człowiekiem i stąpił na tą ziemię. Das zweite Merkmal, ohne Naht durchgehend gewebt. A ta druga cecha, że była ona tkana bez szwu. Das zeigt uns seine Vollkommenheit in seinem ganzen Leben. To pokazuje nam jego doskonałość w całym jego życiu. Dazu ein Vers aus Johannes 8. Do tego jeden wiersz z Jana 8 rozdziału. Vers 25. Wiersz 25. Da sagt der Jesus, ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede. Pan Jezus mówi, że nie, w polskim nie, powinno być inaczej, kim on jest, jestem jak najbardziej tym, w jaki sposób się do was wyrażam. Das heißt, bei dem Herrn Jesus passte eins zum anderen. To znaczy, w przypadku Pana Jezusa jedno do drugiego zupełnie pasowało. Es gab keine Widersprüchlichkeit in seinem Verhalten. Nie było żadnych sprzeciwów, jeśli chodzi, sprzeczności, jeśli chodzi o jego zachowanie. Es war alles in vollkommener Harmonie. Było wszystko w zupełnej harmonii. Das ist ein weiteres wunderbares Merkmal unseres Herrn. To jest dalszym, dalszą cudowną cechą naszego Pana. Dass man dieses Untergewand vor seinen, unter seinen Augen verlost hat. A to, że tą suknię, że rzucano o nią losy na jego oczach, gehört zu den Merkmalen von tiefem Leid, die man dem Herrn Jesus zugefügt hat. Ten fakt należy do tych głębokich cierpień, które jakby przydano Panu Jezusowi. Die letzte Frage. Ostatnie pytanie. Ist dieses Untergewand zu kombinieren mit 2. Mose 28? Czy tą suknię można jakoś powiązać z 2. Mojżeszową 28? Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Nie, to nie ma nic ze sobą do czynienia. Die Kleidung des hohen Priesters war ein einzigartiges, prachtvolles Meisterwerk. To ubranie, czy szata tego arcykapłana była przepiękna, cudowna i jednorazowym jakimś dziełem. An kunstvoller Webearbeit. Jeśli chodzi o jakieś kunsztowne tkackie dzieło. Mit edelsten Materialien. Z najszlachetniejszych materiałów. Und dieses Gewand durfte nur der Hohepriester tragen. I tą szatę mógł nosić tylko arcykapłan. Und niemand sonst. I nikt inny. Der Hohepriester war aus dem Stamm. Arcykapłan pochodził z plemienia Lewiego. Der Jesus war aus dem Stamm Juda. A Pan Jezus pochodził z plemienia Judy. Das sagt uns Hebräer 7. O tym mówi nam Hebrajczyków 7. Von daher kann man die beiden Gewänder, muss man die beiden Gewänder unterscheiden. Dlatego należy rozróżnić te dwie szaty. Vielleicht ist es doch manchmal gut, in den Bibeltext zu gucken. Być może dobrze jest też wejść do tego tekstu biblijnego. Das Alte Testament ist auf Griechisch übersetzt worden. Stary Testament bowiem został też przetłumaczony na grecki. Und wird von unserem Herrn gerade in der griechischen Sprache im Neuen Testament zitiert. I właśnie przez Pana jest on w języku greckim w Nowym Testamencie cytowany. Und dieses Untergewand des Herrn. Ta suknia Pana. Das ist genau dieselbe Tunika, das ist ein anderer Ausdruck. Jest to ta sama tunika, jest to ta samo słowo, die beim hohen Priester war. Która była w przypadku arcykapłana. Also ich werde dir da ein bisschen widersprechen, Friedrich. Ja trochę to muszę to zaprzeczyć. Da aus 2. Mose 28. I tu czytamy właśnie 2. Mojżeszowe 28. Weil da die siebenfache Kleidung des hohen Priesters unterschieden wird. Tam jest ten siedmiorazowy czy nastrój tego arcykapłana jest tutaj rozróżniony. To, że miał nad tą tablicą też ten efod. Und darunter war das Oberkleid. Kannst du mir sagen, welche Vers du bist?
4. Und das Oberkleid ist aus blauem Purpur. Ten płaszcz z wierzchni był z niebieskiej purpury. Das ist das, wovon Friedhelm spricht, dass das diese Herrlichkeit des Himmels. To jest to, o czym Friedhelm mówił, o tej chwały nieba. Und darunter steht und einen Leibrock aus zellenförmigem Gewebe. Ja, a następnie jest mowa o tunice haftowanej. Und das ist genau das Webstück, was der Hohepriester trug. To jest dokładnie właśnie ta tkana część, którą nosił arcykapłan. Und dieses zellenförmige ist das gleiche Wort wie schachbrettförmig. Haftowane, to znaczy w niemieckim jest coś takiego, że to było jak wyglądało jakby tablica szachownika. Und das unterstreicht gerade den Gedanken, dass auch das Gewebe vollständig war, gleichmäßig war. I to podkreśla tą myśl, że ta szata była tkana jakby była jednością. Und das war so kostbar, weil das auf einer bestimmten Webweise hergestellt wurde. I to było dlatego takie kosztowne, ponieważ zostało to w specjalny sposób tkane. Wie das auch bei den Vorhängen ist, da gibt es die Kunstweberarbeit und die Buntwirkerarbeit. Ich bin kein Schneider, das kann ich schlecht übersetzen. 2. Mose 26, Vers 31 steht Kunstweberarbeit, okay. Ist Weberei. W drugiej Mojżeszowej, w 26. rozdziale, 31. rozdziale jest czytamy ten wiersz. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmaszynu i ze skręconego biesioru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami. Und in Vers was steht da? Welches Wort steht in Deutsch? Weber. Gewoben. Okay. Über Webstock. Und in Vers 36 als Gegenschuld das Buntwirkerarbeit, das ist gewirkt. Aha. A w przeciwieństwem do tego inny sposób wytwarzania jakichś tam szaty czy tych zasłon jest w 36 wierszu. Tam czytamy, zrobisz też zasłonę do wejścia do namiotu z fioletowej czerwonej purpury i z karmazynu i ze skręconego bisioru. Und das ist extra so, damit ein gleichmäßiges Webmuster entstehen kann. To było specjalnie po to, aby taki jednorodny wzór powstał. Und das ist sogar in einer Strumpfwebtechnik. Hoffentlich kommt da drauf. Bei Strumpfen wird man einen Schlauch machen, deshalb gibt es keine Naht. Aha. Jeśli na przykład ktoś robi skarpety, to też jest coś takiego, że wtedy tam nie ma żadnego szewu. Szwu. Und weil das so schön ist, gibt es noch eine Stelle, an der auch dieses Untergewand benutzt wird. I dlatego, że ten temat jest taki piękny, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest mowa o tej sukni. Vielleicht sind wir auch ein bisschen überrascht, weil wir das immer anders kennen. Być może jesteśmy też troszeczkę zaskoczeni, ponieważ zawsze inaczej to jakoś znaliśmy. Das ist das Untergewand, was ein Jakob seinem Sohn Josef gibt. Jest ta suknia, którą Jakub daje swojemu synowi Józefowi. Das ist der gleiche Ausdruck. Jest tam to samo słowo wymienione.